Siema. Jesteśmy po zabiegu handlowania. O 16 mamy zamiar ruszyć już, być na hali. No i co? Dopiero tak przed godziną 16. Trochę się wyciszyć. W szatni to samo, już się nakręcić na walkę. Dzień jak co dzień praktycznie. Moim zdaniem to będzie najlepsza walka. No i nie tylko moim zdaniem. Jest jeszcze parę osób, co też tak twierdzi, że po prostu na najwyższym poziomie sportowym będzie ten pojedynek. No co emocje? Emocje jak przed walką. Podniecenie, adrenalina. Ale to dopiero będzie, jak się wchodzi na ring. Teraz jeszcze jest luz, chill out. Relax. Dzień walki. Trzeba jeszcze wypisać kilka plakatów. Wziąłem trochę więcej magnezu i miałam obrót. Ja 18-latka. Nie zapraszam was do pokoju, bo mam bałagan, ale zaraz idziemy na spacer. No są emocje, jednak to jest boks, sport kontaktowy, gdzie nie ma czasu na... Co tu się dzieje? Jakiś film kręcimy? Dlaczego ja tu nie gram? Cześć. Cześć. Zdążasz jakiś wywiad rzeka? Tak. Opowiadasz o swoim życiu, o miłości, o przemijaniu. Tak. Przede wszystkim jak się to zaczęło. Opowiadać. Tak. Dobra, lecimy dalej. O tym, że trzeba ciastkami się rzucać na konferencję, żeby mieć dużo wyświetleń ostatnio. Albo w pontonie można chodzić. Zajmie. Była wczoraj krytyka polityczna pana Andrzeja Wasileckiego, że Grabowski wychodzi nie ze swoimi zawodnikami. Maj Andrzej wychodził ze swoimi. Za parę godzin walko, już nie mogę się doczekać. Czuję się niesamowicie, także... Już czuję tą moc. Przede wszystkim odpoczywałem, już siedzimy w pokoju. Teraz idziemy oczywiście zjeść obiadek. Później zjemy jeszcze makaroni gdzieś o 17. I będziemy wyjeżdżać na salę. Wczoraj mówiłem, że jestem chudy. A dzisiaj jestem chudy jak jestem? Nie, dzisiaj nie jesteś. Dzisiaj jesteś bardzo dzisiaj duży. Jestem byczek. 6 do przodu na razie. Tylko 6? No na razie, na razie. Nie wydarzenia się, nie? Co to jest brzydki? Taki. Dziękuję. Zawsze można od Maćka liczyć na szczery komplement. Pełen relaks, ale jeszcze walka z cieniem. Dzień dobry. Cześć, Ewa, cześć. Dzień dobry. Program teraz jedna, no trzeba wygrać. Nie, bam, bam, bam. Nie ma innej opcji, no co ty, no to chociaż nie będzie lekka, no bo to no. Jednak... My komentowaliśmy tę jej walkę z Katy Taylor. Tak, tak. No, ten rzeczywiście jest twarda. Twardą szczękę ma, ale nie jest jakaś tam, technicznie nie jest jakaś super, ale taka twarda. Twarda zawodniczka. Wygrasz spokojnie. Spokojnie. No. Wszędzie się pomęczyć, no ale co poprzednio miałaś luz blues, no teraz musisz trochę pozasuwać. No. Poskoczyć ją, nie bić się, nie szukać. W drugim dystansie muszę przejąć. Dokładnie, ona będzie takim pitbullem, a ja muszę, wiesz, mądrze na nogach, nie? Wolę walczyć na większej gali niż na mniejszej, nie? Przecież boksowałem w Madison, dwa razy w Moskwie i w Montrealu, także na Polsce Boxing też mi się zdarzyło już raz zawalczyć, także wiem, że walczyłem na wielu dużych galach, na wielu dużych turniejach, więc im większa gala, tym ciekawiej, nie? Byliśmy tutaj gdzieś się przejść, co chwilę nas ktoś zaczepiał, podchodził sobie, robił jakieś zdjęcia, pytał o walkę. No to może to jest miłe, tak jak ludzie podchodzą i ci życzą, jak mówią na taki temat w ciepłych słowach. Ja jestem Janik i Janik dzisiaj wygra. No. Jest moc. Nie rób takiego zatrzymania, tylko jest... Hit. Możesz sobie inaczej złapać trochę. Idź do przodu, pokazuj numerek do przodu, bo widzę, że... O, dobrze, i tak będziesz pokazał. A możesz trochę na biodrach popracować? O, dobrze, jeszcze raz. I podnoś te nogi, bo szurasz. Tacie, o, i to było, i dokładnie. Ale po to, i cały czas się uśmiechamy. Jakie ładne. Ty masz taką urodę. No czepię cię, po co, ty jesteś taka ładna. No, Tomek jeszcze śpi, natomiast... Ja tutaj musiałem wpaść, bo... Mam dla Catmana koszulkę. W tej chwili nie ma żartów, jedziemy. Bawcie się dobrze. To jest boks. Droga do Polsat Boxing Night 7 się kończy. Hop! O to chodzi, tak!
Dobrze, dobrze, wszystko w porządku. Jest okej. Okay. Czuję się lepiej niż przed. Jest zwycięstwo, jest gitara. Powiedz, że lepiej niż przed. Ja bym się nawet cieszył, jak była przegrana. Ale ze zwycięstwa również. Słuchaj tych kibiców, to jest to. Za granicą tego nie ma. Nie ma jak w Polsce, to jest moc. Dobra opcja, wiesz? Ale słuchaj, chyba musimy się kiedyś spotkać, wiesz. Bo pytałem z tym swoim trenerem. Ja widzę, że on wie, o co chodzi. Wie, o co chodzi. Tym drogą trzeba iść. Robert, Robercie. Nie, panie Robercie? Ładnie oprzedł teraz i kombinacja trzech cios. Bardzo ładny lewy prost w kombinacji. Perfekt, pracujemy, prawa ręka. Ładna kombinacja. Łukasz Wierzbicki jest już bardzo blisko tego celu. I teraz kapitalna seria ciosów zaciążona prawym sierpowym. Wierzbicki! Jak ty prosto sobie przejdzie, w tym będzie, no. Ja jestem w sumie w ciężkim treningu od marca, no. Dzisiaj sobie odpuszczam. Dzisiaj nie będę grzeczny, będę łobuzem. Jutro pójdę do kościoła, przeproszę Boga za to, co zrobiłem. I siądę z menadżerem, z promotorem Mariuszem Grabowskim i będziemy rozmawiać o przyszłości. Okej, okay, thank you. Raz, dłuższy, lewy, trzy. Już dwa. Trzymasz do góry cały czas ten, a wodę oddajesz tylko jest w ogóle, nie? Tyle patrzysz. No
I kontynuuj! Tak! Lewa, spokój! Nie frustrujemy, spokojnie! Lewa do tyłu, lewa ręka! Lewa ręka! A za przewagę! Jakie? No i od razu zaczyna od ataku kombinacją lewy-prawy. Dopiero teraz ten prawy dochodzi celu. Stara się odpowiedzieć Vivien. O, teraz zaczęła się wojna. Do tej wojny dąży Obenau. I klinczuje od razu lewo. Goni Brodnicką po całym ringu. Teraz przyspiesza Obenau. Narożnika Piotr Wilczewski poprawia, podpowiada prawy prosty, lewy się prawy, bardzo mocne ciosy spływają na Ewę, jest podłączona, jest problem, jest liczenie. Zrobił się dramat. 96-93. Ewa! Bro! Na chwilę Łukasz Rakiwukiani po ponad dwuletniej przerwie wjeżdża na ring i zrobi bang bang, bum bum, bang bang. Ha, aż ten dźwięk! Kołciu? Bo później odejrzewałem, widzisz. Dlatego mam lać, dlatego tak wyglądam jak mam lać. Pozdrawiam wszystkie piękne funky boxu. Bang bang, yo. I już jest podłączony Łukasz Janik, kapitalna kombinacja w wykonaniu Balskiego. Mocny prawy, a i trafi ten również lewym sierpowym Balski. Ciężko będzie miał się zebrać Łukasz Janik, ale pokazuje ogromny charakter, wstając z desem. Balski przyspiesza, trafił prawym prosty. Lewy sierpowy, chwieje się na nogach Janik. Tak, dynamika jest z pewnością jednym z największych atletów Balskiego. W tym pojedynku mocny lewy sierpowy, ale czy to był cios poniżej pasa, czy cios na wątrobę? Nie było poniżej pasa, nie? Nie, nie, szczęśliwy? Od razu idziemy tak. Gdzie idziemy na bale? Co są za prezesja? Nie wiem, ja to jestem na rewanż. Rewanż może być. Co mogę powiedzieć, niech tylko się tam dogada z promotorem. Będzie wojna. Co? Mój walka musi się skończyć w ciągu 3 bądź 4. Tatuś będzie zaraz w akcji. Powodzenia!
No i proszę, teraz wspaniale skontrował Sulecki od razu. Na przywitanie, taki pocałunek na przywitanie. Ale piękny by się połowy teraz maczka. Kapitalnie, nasz idealny timing, idealny momencie. O, kolejny raz lewy się połowy. Uleczcie się, to już jest chyba koniec. Tak jest. Ten nie widzi tego Leszek Jakowiak, tak. Mądra decyzja sędziego, wydaje mi się, że bardzo rozsądnie zachował się. Big friend, my big friend. Widzimy tam trochę krwi na klatce piersiowej. Mateusza, podejrzewam, że rozcięty łuk brwiowy. Jeszcze raz, proszę! Trafił wreszcie! Jest! Udało się! To, na co tak długo czekał właśnie Masterna. Przygotowanie lewą ręką i bezpośredni prawy. Powinien nacisnąć teraz. Teraz do ofensywy przechodzi pięścia z Ukrainy. Trafił prawym sierpowym! Ach, tak jak teraz, bardzo ładna końcówka Mateusza. No i ta końcówka może przesądzić o tym, że wygra i rundę, i walkę. Mateusz Masterna. Nie przejdzie pan. Teraz dobrze, znakomicie lewy prosty główki. No i mamy pierwszy nogi dał. Koniec, tak, jednak zdecydował się poddać swojego brata Turhan Altunkaya. Gdzie to jest tu? Tutaj. Dam twoje załodze. To dajmy. Pęk, pęk! Prosto. Dobra, dzień dobry. Kuba. Pęk. Ready to go. Leszek, nie panikuj, spokojnie. Let's go, faster. Rafał, idę z nimi. Stoi i zatrzymuje sytuację, zatrzymuje zawodnika w tym momencie. Mam mu brygo, ale nie, dobra. Bardziej mu boxing spirit. Sorry, faster.
Dobra kombinacja Tomka, to druga dobra kombinacja już w tej rundzie. Ale zwiększył się również oddech Haumono. Ładny prawy teraz, Tomasz Adamek trafia. Kolejny prawy. Bardzo mocne ciosy. Tomek coraz więcej bije kombinacjami, coraz pewniej się czuje. Tomek. Ależ kapitalna seria wykonania Adamka. Owacja publiczności. No to się ogląda, to jest wielki boks. Ale kapitalnie teraz. Użył on skokiem dystans. Wchodzą wymianę, pięknie, brawo, piękna. Emocja na stojąco. Fenomenalna walka na zakończenie. Brawo dla Tomka Adamka. Thank you very much. Thank you for fight. I wish you have a good trip. And you too, man. Come back to family. Thank you. God bless you. God bless. 9 tygodni ciężkiej pracy z Kubą, z Gesem i odbiegania, siła, sparingi. No, 40 lat mam, nic nie dolegało poza przy samym końcu tym pękniętym żebrami dwoma, ale wiecie, jak góral się nie poddaje, jakieś tam tabletki, je walczę i nie chciałem zawieść Mateuszowi, zrobić taki, po prostu no, rozwalić wszystko przed samą walką. No przecież to są też i wielkie, wiecie ile się to przygotowuje taką galę. Więc wyszedłem do ringu, szedłem znak krzyża i do roboty, no i widzicie, gdybym pewnie walkę poddał, bo to było 2 tygodnie bodajże temu, to się to stało, no to by nie było walki, tak? A ja przedem, ja mówię, za samym nosem wygrywałem walki, mistrzostwo świata, co nie wygram z pękniętym żebrem.